Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z kandydatami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj będziemy starali się Państwu zaprezentować nasz program dotyczący gospodarki, pomysłu Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak wspierać przedsiębiorców, jak wspierać gospodarkę i jakie pomysły zamierzamy tutaj w tym zakresie realizować. Ale przede wszystkim na początku chciałbym również powitać Państwa, ale również osoby, które ze mną tutaj dzisiaj są, czyli tutaj kandydatów do Sejmu, panią Annę Majda, kandydatkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również dzisiaj gości z nami kandydat do Senatu w okręgu powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego miasta Konina, pan Maciej Sypek. Witam bardzo serdecznie. Jak Państwo widzicie, są również z nami samorządowcy i witam serdecznie pana burmistrza Tadeusza Goblera, wiceprezesa Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego i również pana Cezarego Krasowskiego, wójta gminy Brudzew. Jest z nami również przedstawiciel samorządu województwa wielkopolskiego w osobie tutaj pana Rafała Gila. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, może to nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od takiego cytatu, tutaj, który jest umieszczony na pierwszej stronie programu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to cytat z naszego premiera Wincentego Witosa i pozwolicie Państwo, że tutaj, w tym momencie go tutaj przeczytam. Chodzi o to, że państwa nie buduje się na rok, dwa lub dziesięć, lecz na setki lat. I dlatego budować je należy nie tylko dla siebie, lecz także dla przyszłych pokoleń. I właśnie zgodnie z tą sentencją tutaj przytoczoną zamierzamy jako Polskie Stronnictwo Ludowe wdrażać takie działania, które przygotują nasz region, region wschodniej Wielkopolski do tych nadchodzących zmian. Żeby te przyszłe pokolenia znalazły tutaj miejsce dla siebie, żeby znalazły warunki do funkcjonowania. Wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się wschodnia Wielkopolska. To, co przez kilkadziesiąt lat dawało nam rozwój, co kilkadziesiąt lat było budowane, czyli gospodarka energetyczna, przedsiębiorstwa, które tutaj miały miejsce, no, zanikają. Najbardziej doświadczają również tego, oprócz przede wszystkim mieszkańców, samorządy. Tu przedstawicielem takiego samorządu jest właśnie pan wójt Cezary Krasowski, który przez wiele lat w symbiozie takiej funkcjonował z tym największym pracodawcą, jakim była kopalnia. Natomiast to już się oczywiście kończy i dlatego poszukiwać należy nowych rozwiązań. I takie rozwiązania Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje. Wiele dyskusji tutaj programowych, które się przetoczyły, dały również taki efekt w postaci przygotowania tych rekomendacji. I tutaj jakiś czas temu Państwu prezentowaliśmy pomysł, oczywiście bez wspierania przedsiębiorców, zwłaszcza nie obciążania ich w innym kontekście, tym fiskalnym, czyli ten dobrowolny WUS dla przedsiębiorcy, ale kolejno to chociażby opłacanie tych składek ZUS-owskich chorobowych zamiast pracodawcy, czy też likwidacja innych problemów związanych z głosem przedsiębiorców tutaj w tej dyskusji. Natomiast to, co w powiecie tureckim w ostatnich latach nam przyświecało, to przygotowanie się do tej transformacji gospodarczej. Tutaj wspieraliśmy mocno szkolnictwo zawodowe, uważając, że ten transfer technologii, który się w najbliższym czasie pojawi i musi się pojawić w przedsiębiorstwach, musi mieć zaplecze. I to zaplecze należało zbudować poprzez szkolnictwo zawodowe i przygotowanie warunków dla tego szkolnictwa zawodowego. Dlatego udało nam się w poprzedniej kadencji pozyskać kilkanaście milionów złotych z funduszy unijnych w ramach projektu indykatywnego, dzięki decyzji zarządu województwa wielkopolskiego na czele z panem marszałkiem Woźniakiem, ale również wicemarszałkami Wojciechem Jankowiakiem oraz Krzysztofem Grabowskim i pozostałymi członkami zarządu. Trzeba wspomnieć, że również pan Maciej Sytek był wtedy w tym czasie również członkiem zarządu, a pani radna Anna Majda była również członkiem, radną sejmiku, więc tutaj ta ich pomoc była no, nieodzowna w tym momencie, żeby ta decyzja zarządu mogła zapaść.
Ale Szanowni Państwo, to już można powiedzieć, pewien etap został zamknięty, czyli mamy ten transfer technologii w szkolnictwie zawodowym, możemy przygotowywać kadry, no i teraz muszą być podjęte kolejne kroki. Upatrujemy tutaj szans również w takich rozwiązaniach z zakresu IT, czyli oprócz tej części produkcyjnej, gdzie mogą się te zakłady pojawiać oczywiście i tu nas cieszą te deklaracje, że być może firma Kawasaki pojawi się na terenie Turku, jeżeli byłoby to w tak zwanym też offsecie również, że oprócz tego i budowy elektrowni byłby również zakład produkcyjny, no to jest to naprawdę bardzo dobra informacja. Gdyby się tylko to spełniło, ten transfer technologii byłby tutaj potrzebny, ale no warunkiem jest to, żeby oprócz tej elektrowni, która no nie da zbyt pewnie wielu miejsc pracy, bo to będzie system zautomatyzowany, pojawił się obok zakład produkcyjny, który pozwoli również znaleźć pracę nowym osobom. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe również wskazuje obszar mikro i małych przedsiębiorstw, które mogłyby w obszarze sektora nowych technologii, IT rozwijać swoją działalność w takich mniejszych ośrodkach, nawet jak powiat turecki, jak powiat koniński, powiat kolski, bo to jest również szansa dla młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżać z tego regionu, żeby tutaj znaleźć dobrą pracę, a jednocześnie wykorzystać swój potencjał dla rozwoju gospodarki lokalnej. Miałem przyjemność przedwczoraj, bodajże to było, wręczać nagrody w ramach konkursu Pracodawca Jutra wraz z wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wiceminister edukacji dla najlepszych firm informatycznych w Polsce, które przygotowują właśnie się do tego transferu. I myślę, że to jest dobry kierunek również dla powiatu tureckiego. Zresztą mamy konkretne przykłady, chociażby firma Infobase, firma informatyczna, która z sukcesami na rynku krajowym pojawiła się, ma takich kooperantów jak firma Siemens, więc to nie jest coś niemożliwego dla nas tutaj, a nasi tutaj rodzimi przedsiębiorcy z kapitałem polskim potrafią świetnie się odnaleźć, więc to jest też przykład, który moglibyśmy wspierać i jest to zapisane w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego, wspieranie tak zwanych technology house, czy takich miejsc partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie młodzi innowatorzy mogliby rozwijać swoje startupy, mogliby wchodzić ze wsparciem środków na rynek. I to tak naprawdę wiele by pomogło, żeby jakby zablokować odpływ młodych ludzi. Tak? Czyli mamy pracę zdalną, nie trzeba wyjeżdżać, możemy tutaj się rozwijać. Ale żeby to wszystko było możliwe, muszą się do tego pojawić programy. I te programy już w zasadzie są opracowywane. Pewne inicjatywy zostały podjęte jeszcze w poprzedniej kadencji. Jednym z takich działań, które było podejmowane, było właśnie wejście do tej platformy węglowej. I tutaj poproszę kandydatów, którzy dzisiaj się tutaj z nami pojawili, może troszeczkę przedstawienie tej kwestii z ich punktu widzenia, bo to były osoby, które były bezpośrednio zaangażowane właśnie w ten proces. Więc w tym miejscu chciałbym oddać głos tej pani Annie Majda, kandydatce do Sejmu z naszej listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Głównym problemem, jakim boryka się teren, region wschodni Wielkopolski, to jest wyczerpanie złóż węgla, co jest bezpośrednią przyczyną tego, likwidacji tego przemysłu. I uważam, że powinniśmy skupić się na budowaniu alternatyw dla tego przemysłu i rozwiązań, które pozwolą zastąpić dotychczasowe zakłady nowymi przedsiębiorstwami. Warto wspomnieć tutaj o programie terenów pokopalnianych, po programie Sprawiedliwej Transformacji, czyli Just Transition. Ja może tutaj wrócę troszkę do roku ubiegłego, kiedy w ramach mojej interpelacji w lutym 2018 roku, kiedy złożyłam prośbę o rozszerzenie dyskusji o na temat odkrywki, braku uruchomienia odkrywki Ościsłowo, aby dyskusja rozszerzyła się również o sytuację gospodarczo-społeczną w
tej wschodniej Wielkopolski. Był to marzec 2018 roku, tuż przed, przed posiedzeniem sejmiku zostało podpisane porozumienie czterech samorządów miasta Konina, powiatu konińskiego, powiatu kolskiego i tureckiego w ramach tej konferencji Kompetencja przyszłości szansą rozwoju wschodniej Wielkopolski. I w tym posiedzeniu sejmiku zabrałam głos ja, również tutaj obecny jako przedstawiciel tych samorządów pan starosta. Dyskusja była dosyć długa, dla, jak widać, potrzeby rozwiązania tego problemu w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej ocenie, rozpoczęły się właśnie od marca 2018 roku, ponieważ pan marszałek Woźniak zwrócił się do władz centralnych o właśnie wpisanie rejonu Wielkopolski Wschodniej do o to, by uwzględnić nasz region w pomocy celowanej dla naszego regionu. Konsekwencją też tych działań jest powołanie pełnomocnika do spraw Wielkopolski Wschodniej, obecny tutaj panem Maciejem Sytkiem. W 2015 roku późniejsza pani premier Beata Szydło, będąc na terenie naszego powiatu, obiecała, że uratuje kopalnie Adamów i Konin. W też wczesnym czasie przyjęła bryłę węgla od pana posła Bartosika. Jak widzimy, na obietnicach się skończyło. Wschodnia Wielkopolska nie uzyskała konkretnej pomocy od polskiego rządu przez ostatnie 4 lata. I jak już wspomniałam, naszą szansą jest tutaj wpisanie naszego okręgu, naszego rejonu do tego programu w sprawiedliwej transformacji, który będzie dawał konkretne rozwiązania. Myślę, że szerzej tutaj powie pan Maciej Sytek o tym programie. Również w lipcu 2018 roku pan poseł Paszyk w odpowiedzi na interpelację z dnia 28 maja 2018 uzyskał odpowiedź od ministra energii. Myślę, że nie będę tutaj całej tej wypowiedzi cytowała, ale warto zwrócić tutaj na jeden szczegół. Tutaj jest to. Głównym celem strategicznym programu jest stworzenie, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego rząd dotąd nie przedstawił strategii rozwoju dla wschodniej Wielkopolski po zakończeniu eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na wzór opracowanego programu dla Śląska. Czy program taki zostanie opracowany? Tutaj zacytuję fragment. Głównym celem strategicznym programu jest stworzenie warunków sprzyjających wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla brunatnego w oparciu o innowacyjne i efektywne technologie, w tym również wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Pragnę zwrócić uwagę, że innowacyjne, no do końca nie wiemy, jakie to są innowacyjne technologie wydobycia węgla, którego, jak wiemy, praktycznie nie ma, więc ta odpowiedź na tą interpelację świadczy, że obecny rząd w mijającej kadencji nie miał pomysłu na region Wielkopolskiej Wschodniej. Myślę, że tutaj obecny pan Maciej Sytek w ramach swoich kompetencji, swojej funkcji dla regionu Wielkopolski Wschodniej wykonał więcej działań niż nie jeden poseł naszego okręgu, za co serdecznie jako mieszkańcy dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Tak, ja potwierdzę tutaj słowa pani dr Anny Majda w kwestii tych działań, które były podejmowane w 2018. Faktycznie z mojej inicjatywy zostało takie porozumienie podpisane czterech powiatów, starostów i wiceprezydenta Konina, które miało służyć rozwojowi takiej współpracy w zakresie promocji gospodarczej, tutaj wspólnych działań związanych z kształceniem zawodowym, technicznym, budowy właśnie takich hubów technologicznych, technicznych, które by wspierały dodatkowo procesy kształcenia na potrzeby rynku pracy. I myślę, że ta dalsza dyskusja zainicjowana przez panią dr Annę Majda przyczyniła się właśnie do tych kolejnych kroków, między innymi pana marszałka Marka Woźniaka, z pisaniem tego Wschodniej Wielkopolski do tej strategii rządowej celem pozyskania w przyszłości środków z tej platformy węglowej. A wiemy, że ona obejmuje bardzo innowacyjne działania związane z transferem nowych technologii, ale może niekoniecznie o takie innowacje nam chodziło właśnie jak z tym wydobyciem węgla brunatnego, którego nie mamy. Tu warto wskazać, że w tej odpowiedzi również jest odpowiedź na kwestię wsparcia rządowego wykorzystania terenów stref inwestycyjnych i mamy też taką odpowiedź tutaj w tym, że Wałbrzyska strefa w 2015 nie prowadziła żadnych działań. No, myślę, wystarczy, że sięgnąć do nagrań z posiedzeń Sejmu, gdzie pani minister Ilona Antoniczny-Klik, prezesi Wałbrzyskiej, Łódzkiej strefy pojawiali się na terenie Turku. Był pewien plan do zrealizowania, natomiast kadencja poprzedniego parlamentu zakończyła się, ktoś inny przejął władzę. I niestety ten program wsparcia, bo tej budowy hali produkcyjnej, wprowadzenia inwestora, podwykonawcy tutaj chociażby firmy, być może Volkswagen, nie została dalej kontynuowana. Więc no, tym bardziej cieszą te sygnały, że jacyś nowi inwestorzy się pojawiają na terenie powiatu tureckiego, wschodniej Wielkopolski i to bardzo cieszy. Ale tak Państwo widzicie, jest dzisiaj z nami również pan Maciej Sytek, którym ja również miałem przyjemność współpracować jeszcze jako starosta, członek Rady Programowej do spraw właśnie informatyzacji ochrony zdrowia, więc znam pana Macieja Sytka, współpracowałem jeszcze również, kiedy był członkiem zarządu. No i teraz ta współpraca, kiedy został pełnomocnikiem, no tym bardziej cieszy. Więc mogę powiedzieć już, zanim pan Maciej Sytek jeszcze rozpocznie swoją wypowiedź, że jako Polskie Stronnictwo Ludowe popieramy kandydaturę pana Macieja Sytka na senatora w naszym okręgu i rekomendujemy naszym członkom i sympatykom właśnie, żeby oddawali głos na sprawdzonego kandydata, ponieważ jest to w naszej opinii kandydat, który może swoją wiedzą i zaangażowaniem naprawdę wiele dobrego zrobić dla tego naszego regionu i dlatego z całym jakby takim przekonaniem rekomendujemy jako najlepszego kandydata na senatora w naszym okręgu. I jednocześnie się oddaję w tym momencie głos. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Naprawdę dla mnie to duża sprawa i duża przyjemność, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Państwo popieracie moją kandydaturę. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Współpraca to jest klucz do sukcesu na tym terenie i ilość działań, które zostały podjęte właśnie pomiędzy samorządowcami, pomiędzy organizacjami pozarządowymi, wszystkimi osobami, które chcą działać w interesie rozwoju Wielkopolski Wschodniej, daje bardzo pozytywne efekty i te efekty to z jednej strony deklaracja firmy Kawasaki, że będzie chciała tutaj budować, ale z drugiej strony także w Koninie ma powstać nowa fabryka. Wierzymy, że te prace, które zostały wykonane w poprzedniej kadencji przez powiat turecki, czyli przygotowanie także edukacyjne, wsparcie edukacji, tworzenie nowoczesnych ośrodków edukacyjnych jest wielką siłą, która pozwoli na to, żeby takie firmy jak właśnie Kawasaki mogły jednocześnie pozyskiwać dobrze wykształconych pracowników. To jest niesamowicie ważne, dlatego że dzięki tego typu działaniom istnieje szansa na to, żeby ten odpływ młodych ludzi, którzy szukają swojego szczęścia w innych częściach Polski, zatrzymać. Dlatego, że dzisiaj świat jest tak skonstruowany,
że właściwie z każdego miejsca można prowadzić pracę. W związku z tym Turek jest tak samo dobrym miejscem jak Poznań, Konin czy jakiekolwiek inne miejsce do tego, żeby przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych pracować zdalnie, współpracować, tworzyć nowe miejsca pracy. Tego typu inwestorzy, którzy mają ogromny potencjał jak Kawasaki, mogą jednocześnie także wpływać na zmianę w regionie. Polskie Stronnictwo Ludowe ma swój program dotyczący małej, średniej i mikroprzedsiębiorczości, co jest niesamowicie ważne, bo przy dużych instytucjach, takich właśnie wielkich inwestorach, jest potrzeba bardzo dużej ilości małych przedsiębiorstw, które będą współpracowały. Volkswagen we Wrześni to jest jedna fabryka, ale współpracuje z nim kilkadziesiąt mniejszych firm, które mogą dzięki temu rozwijać region. To jest jak gdyby podstawowa rzecz. Wszystkie działania związane z Platformą dla Terenów Górniczych w procesie transformacji zmierzają do tego, żeby pozyskać specjalną kopertę finansową dla tego terenu. W poprzednich unijnych dotacjach udało się to właściwie zrobić tylko dla obszaru strategicznego inwestowania Konina. Teraz wydaje się, a właściwie takie przesłuchy z Brukseli mamy, iż powstanie specjalna, taki duży ZIT węglowy, który będzie miał specjalną kopertę finansową, z której będą mogły korzystać tylko i wyłącznie samorządy i przedsiębiorcy z tego terenu, czyli z tych czterech powiatów, które na platformę powęglową zostały wpisane. I to będzie bardzo dobra wiadomość ze względu na to, że nikt inny nie będzie mógł sięgnąć po te pieniądze. Ja pamiętam, że w poprzedniej kadencji wielu samorządowców, między innymi pan Cezary Krasowski, domagali się takiej koperty. Deklaracja pani nowej komisarz do spraw energii jest taka, że są dwa tematy najważniejsze w obecnej perspektywie finansowej. Jeden to są tereny powęglowe, czyli będzie więcej pieniędzy, poza tymi 4,8 miliarda euro będzie więcej pieniędzy dla tych terenów. Z bardzo prostej przyczyny uznano, że dopóki nie nastąpi transformacja w regionach pogórniczych, czyli tam nie zacznie się odchodzić od węgla, będzie bardzo trudno w ogóle odejść od węgla w Europie. I to wsparcie będzie przekazywane w tej chwili, tak słyszeliśmy, ale to też nie jest informacja pewna, ale chciano by to dołączyć do programów regionalnych, czyli jakby osobną kopertą byłyby przy programie Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. To jedna rzecz. Druga rzecz, która ważna jest też, to drugim tematem najważniejszym dla Unii na najbliższe 7 lat, dla całej Komisji Europejskiej, czy 5 lat, bo tyle będzie trwała kadencja, jest w tej chwili cyfryzacja. I to jest to, te działania, które tutaj wcześniej były podjęte między innymi przez pana starostę. Ja myślę, że dwa tematy, które są dla nas istotne, edukacja i zdrowie. Myślę, że tutaj pani Anna Majda, z którą bardzo blisko współpracowaliśmy i w Komisji Zdrowia, i w różnych innych obszarach, jest osobą dużo bardziej kompetentną, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, ale myślę, że uzdrowienie szpitali powiatowych i doprowadzenie do sytuacji, w której będą one mogły zapewniać mieszkańcom właściwą opiekę, jest teraz priorytetem. Ja wierzę, że po 13 października będziemy współrządzili. Przez 8 lat robimy to świetnie w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej 8 lat współrządziliśmy naszym krajem i były tego efekty. I wierzę, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć więcej. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska ma takie hasło współpraca, a nie kłótni. Mam wrażenie, że akurat tutaj realizujemy je w sposób wzorcowy. Współpracujemy, rozmawiamy. Czasami się spieramy, ale nigdy się nie kłócimy.
I ja bardzo dziękuję przede wszystkim za to, co zostało wykonane w poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o samorząd powiatowy. Dziękuję pani Annie Majdzie za tą współpracę, bo wiele inicjatyw, też jako przewodnicząca Komisji Zdrowia, wtedy byłem odpowiedzialny za ochronę zdrowia i jakoś się te wszystkie szpitale trzymały, nie? Zabrakło nam nas i od razu po prostu wszystko rymnęło. Ale to tak pół żartem, pół serio, ale sprawa jest śmiertelnie poważna, bo niedoinwestowanie ochrony zdrowia w Polsce i te wszystkie eksperymenty, które zostały przeprowadzone, doprowadziły do jednej sytuacji, do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Turku, powiatu turkowskiego, całego województwa. I to musimy zmienić, to będzie dla nas priorytet. Także edukacja, zdrowie, platforma powęglowa, to są trzy tematy, które w tej chwili będziemy realizowali i transformacja subregionu Wielkopolski Wschodniej. Ja głęboko wierzę, że w ciągu 5 lat, dzięki właśnie tej dobrej współpracy, będziemy mieszkali i żyli w jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce, dlatego że mamy wszystkie atuty, żeby takim regionem się stać. Dziękuję bardzo jeszcze raz za poparcie. Dziękuję. Ja jeszcze raz tutaj też chciałem podziękować za dotychczasową współpracę. Tym bardziej, że cały czas jestem właśnie w kontakcie z panem Maciejem Sytkiem, chociażby ostatnio nasze rozmowy na temat właśnie możliwości wykorzystania środków z platformy węglowej. Tak jest, w celu budowy takich sieci, tych szkół technicznych, hubów technologicznych, które by wspierały właśnie rozwój wschodniej Wielkopolski, stworzenie takiego, można powiedzieć, smart region, inteligentnego regionu tutaj w tej części Polski, które by dzięki tym transferom środków i budowaniu nowych technologii dały takie nowe może otwarcie dla tej części Wielkopolski i w przyszłości faktycznie stworzyłby taką przestrzeń życiową dla młodych ludzi, dla wszystkich osób, takim jak mówiliśmy, od 8 do 80, żeby każdy w tym wieku gdzieś tam mógł tutaj znaleźć dla siebie interesujące rzeczy, które spowodują, że zostanie na tym terenie. Ja myślę, że o tej gospodarce moglibyśmy jeszcze więcej tutaj mówić. To, co na pewno clue jest, że potrzebne jest wsparcie dla przedsiębiorców, potrzebne są środki, żeby przygotować teren do tej transformacji. Nikt o tym tak dobrze nie wie, jak samorządowcy, którzy dzisiaj z nami są. Nie wiem, tu chciałbym zapytać, czy może pan wójt Krasowski dwa słowa w kwestii potrzeb tutaj chociażby tych gmin, które do tej pory faktycznie funkcjonowały w oparciu o tę symbiozę z tymi kopalniami, a teraz no, muszą sobie jednak jakoś wypracować nową przyszłość. Proszę Państwa, mam przyjemność współpracować z panią Anną Majdą, z panią Barbarą Zielińską, także z panem Maciejem Sytkiem. Współpraca polegająca na wizji wschodniej Wielkopolski za jakiś czas. Nie miejmy złudzeń. Węgiel w powiecie tureckim kiedyś był, ale ten węgiel się skończył. Ponoć jeszcze złoża węgla brunatnego jest na 7 lat, ale Szanowni Państwo, 7 lat to żadna perspektywa. Możemy się łudzić, że jeszcze jeden rok, ale my musimy to przekreślić i patrzeć w przyszłość do przodu. Między innymi ta platforma powęglowa, te pieniądze, ponad 5 miliardów euro. Chciałbym, aby te pieniądze trafiły właśnie na wschodnią Wielkopolskę, bo również platforma powęglowa będzie obejmowała Śląsk. Dobrze by się stało, gdyby te pieniądze trafiły właśnie do regionalnych programów z odpowiednim podziałem. Wiadomo, że na Śląsku jest więcej węgla, ale tam jeszcze ten przemysł węglowy funkcjonuje. Natomiast przemysł węglowy w wschodniej Wielkopolsce kończy się, jak kiedyś powiedziałem, że węgiel to nie roślina, węgla co roku się nie sieje i węgla co roku się nie zbiera. Węgiel się zaczyna i węgiel się skończył. I koniec węgla jest w powiecie tureckim. Trzeba to jasno, otwarcie powiedzieć. Trzeba myśleć do przodu, co po tym węglu. Kładzie się nacisk na OZE. My mamy w powiecie tureckim odnawialne źródła energii. W powiecie tureckim mamy przede wszystkim tereny, które można wykorzystać i pierwsi inwestorzy pojawiają się, chcą inwestować w odnawialne źródła energii, między innymi farmy fotowoltaiczne. To jest gmina Brudzew, to jest gmina Przykona.
Ale szanowni państwo, co stoi na przeszkodzie? Przede wszystkim procedury administracyjne. Te procedury administracyjne trzeba skrócić. No nie może być tak, że inwestor przychodzi, przygotowuje wszystko przez 2-3 lata od początku do końca, czyli do aukcji energetycznej. W biznesie jest potrzebny krótki czas, a ten czas na rozwój inwestycji. Natomiast no, czas to jest pieniądz i mam prośbę, aby właśnie te procedury administracyjne skrócić, żeby była jasność przepisów, ale przede wszystkim, żeby ten inwestor, jeśli przychodzi do samorządu, który wydaje różnego rodzaju decyzje, a samorząd ma związane ręce, aby był załatwiany jak najszybciej. Szanowni państwo, nam się udało wydać wszelkie decyzje administracyjne, jeśli chodzi o farmę fotowoltaiczną, w bardzo krótkim czasie, ale to dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy, za co serdecznie im dziękuję i apeluję do kandydatów, aby właśnie spojrzeć na ten temat, aby te procedury administracyjne skrócić. A jest przed powiatem tureckim, przed wschodnią Wielkopolską ogromna szansa taka, że młodzież nie będzie wyjeżdżała. Pierwsze kroki zostały zrobione, to pan Mariusz Senko powiedział, edukacja w innowacyjność. Mamy kilkanaście innowacyjnych firm w powiecie tureckim i też nie miejmy złudzeń, że dzisiaj ktoś znajdzie pracę, powstanie wielka fabryka i 5000 osób zatrudni. Proszę państwa, dzisiaj każdy zakład, każda firma zatrudnia, przede wszystkim inwestuje w innowacyjność, w cyfryzację, w komputeryzację. Człowiek też się liczy, ale tych ludzi do pracy jest coraz mniej potrzebnych. Przede wszystkim miejsca pracy będą powstawały w nowoczesnych technologiach. Kładźmy na innowacyjność. Dziękuję bardzo. Ja w całości zgadzam się z wypowiedzią właśnie pana wójta i to, co pan wójt przed chwilą powiedział, to jest ten kierunek działania, który powinien przyświecać przede wszystkim rządowi, no bo tutaj już oprócz działań Komisji Europejskiej, no jednak jest to wsparcie rządowe również potrzebne. My oczywiście nie umniejszamy problemów Śląska, bo to też jest duży problem, ale wschodnia Wielkopolska nie może być pozostawiona sama w sobie, nie można jedynie kierować wsparcia na jeden region. My również potrzebujemy tak samo wsparcia jak Śląsk, więc też uważamy, że nasi kandydaci będą głośno mówić o tych naszych problemach i wtedy będziemy odpowiednio słyszalni. Jest potrzebny rządowy program dla Wielkopolski Wschodniej i to jest podstawowa kwestia. Dokładnie i tutaj myślę, że w tym kierunku będą te wszelkie działania szły. Przepraszam, tak jak rządowy program w latach 50., kiedy budowano kopalnie, kiedy budowano elektrownie, elektrownia kopalnie się skończyła i dzisiaj też jest potrzebny rządowy program, aby wzmocnić ten powiat turecki wschodnią Wielkopolskę. Dziękuję. Szanowni państwo, tę kwestię gospodarczą, ja myślę, że tutaj wyczerpaliśmy, to było głównym celem naszej konferencji, natomiast ja może jeszcze kilka spraw lokalnych na koniec poruszę, ponieważ co prawda o zdrowiu już mówiliśmy i mieliśmy w zasadzie już tego na naszych konferencjach tematu nie poruszać. Natomiast no, ostatnia konferencja pana starosty Kałużnego, pana dyrektora Sobczaka, no, jakby skłoniła mnie, żeby również zabrać głos i kilka słów w kontekście tych wypowiedzi, które tam zostały wygłoszone powiedzieć. Po pierwsze, chciałem zaznaczyć, że w momencie, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe jako lider koalicji przejmowaliśmy władzę, również braliśmy odpowiedzialność za to, jak te szpitale będą wyglądały. A jak wyglądały do grudnia 2014 w szpital w Turku, to możemy sobie powiedzieć, że był to obraz nędzy i rozpaczy pod względem inwestycyjnym, wyposażenia. Każdy, kto musiał być w tym okresie na oddziałach, może to powiedzieć. Dzisiaj to jest to zupełnie inny obraz, są to nowoczesne sale izby chorych, jest wyposażony w dobry sprzęt medyczny. Wiadomo, że potrzeba jeszcze tych nakładów cały czas, ale to jest zupełnie inny obraz niż to, co było do tej pory. I decyzje, które na nas spoczywały, nie dawały możliwości odczekania pewnego z tymi terminami. Decyzje trzeba było podejmować od razu, tak powiedziałem, wtedy były niezabezpieczone kwestie przeciwpożarowe, dostosowanie standardu do zaleceń ministra. Bez tego ten szpital by nie funkcjonował. W tamtym czasie musieliśmy te standardy spełnić, żeby w ogóle wejść do sieci szpitali, która była dla nas planowana w 2017 roku. Był to pomysł rządowy, gdzieś tam stworzenia takiej ustawy, która by regulowała pewne kwestie z tym związane.
Jak to zostało zrealizowane, opisuje właśnie raport Najwyższej Izby Kontroli, który ocenia, jak wejście szpitali, między innymi powiatowych, do sieci szpitali, jakie efekty zostały poprzez to osiągnięte. I powiem, że raport ten nie zostawia tej suchej nitki na tej ustawie. Jeżeli mogę tutaj fragment zacytować z tego raportu, to w tej ocenie ogólnej może przytoczę ten zapis. Nie zagwarantowano odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w szpitalach. Pomimo wzrostu przychodów z tytułu realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, większość kontrolowanych szpitala osiągnęła stratę na działalności leczniczej na koniec trzeciego kwartału 2018, a ich wynik finansowy pogorszył się w stosunku do roku poprzedniego. Działalność szpitali nie bilansowała się z uwagi na znaczny wzrost kosztów działalności leczniczej i puenta, wartość zobowiązań SPZOS w Polsce ogółem na koniec trzeciego kwartału 2018 była najwyższa od 15 lat. To, proszę Państwa, to są stwierdzenia zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Również na tej konferencji pan starosta Kałużny, no, który ja staram się nie wypowiadać w żaden sposób o moich byłych współpracownikach, ale akurat w tej kwestii muszę się odnieść, no, ponieważ mam jakieś dziwne wrażenie, że pan starosta do końca nie wie, czy był w tamtym czasie w zarządzie, czy go nie było. Tak? Bo w momencie, kiedy trzeba się pochwalić, że były te inwestycje 15 milionów w szkolnictwo dowodowe, to jest stwierdzenie, że zrobiliśmy. Jak zrobiliśmy drogi, prawda, to też zrobiliśmy, ale jak w kwestii szpitala, to tam ich nie było. Tam ich nie było, to inni zrobili. Więc to też jest dosyć dziwna taka konstrukcja, no jeżeli ktoś był w tym czasie w zarządzie, brał odpowiedzialność, no i nie tylko odpowiedzialność, bo również środki, wynagrodzenie za ten czas, no to niestety trzeba brać w pakiecie i te dobre, i te mniej dobre rzeczy, które w tym czasie były realizowane. Ja, proszę Państwa, tylko przytoczę Państwu kilka liczb jeszcze, żeby zobrazować, jak kwestia wejścia zgodnie z tą ustawą sieci szpitali zaskutkowała finansami szpitala. Zadłużenie na 31 grudnia 2014 szpitala to była kwota 12 milionów 253 tysiące. Czyli w momencie, kiedy wchodziliśmy, rozpoczynaliśmy poprzednią kadencję. Na 31 grudnia 2015 12 milionów 849 tysięcy. Na 31 grudnia 2016 12 milionów 836 tysięcy. I mamy potem wejście do sieci szpitali. Rok 2017 13 milionów 866 tysięcy. I czerwiec 2018 14 milionów 790 tysięcy. A jak Państwo pamiętacie, już w czerwcu, czyli jakby to jest porównanie rok do roku, czy jeszcze ta nasza kadencja poprzednia w czerwcu, kiedy my byliśmy 14 milionów 790 i już nowa kadencja, którą od października, od listopada w zasadzie rozpoczęła nowa koalicja, 18 milionów 884 tysiące w czerwcu 2019. Ostatnio również na tej konferencji pan dyrektor Sobczak wskazał, że tutaj jest ten sukces w postaci analizy za lipiec, że jest 17. W mojej opinii o prawdziwych kosztach i zadłużeniu szpitala dowiemy się po 13 października, kiedy zobaczymy analizę za sierpień. I tam prawdopodobnie zobaczymy dokładnie faktycznie, jakie jest zadłużenie szpitala i jakie są to koszty. Więc to, proszę Państwa, pokazuje, że szpital był zadłużony faktycznie, był maksymalnie niedoinwestowany, bo nie robiono nic praktycznie w tym szpitalu i wszystko było do wymiany. A że decyzję podjęliśmy, że stawiamy na tą służbę zdrowia i przy tych problemach demograficznych, że trzeba zaopiekować się tymi osobami starszymi, że one muszą mieć zabezpieczenie medyczne tutaj, a nie gdzieś tam w Poznaniu, będą musiały jeździć do innych miast, bo ktoś im zamknie szpital. Było właśnie tym naszym celem, żeby dla mieszkańców zabezpieczyć służbę zdrowia tutaj w powiecie tureckim. I z tego się wywiązaliśmy. A niestety niedofinansowanie, niezabezpieczenie wystarczających środków poprzez właśnie wprowadzenie do systemu tych sieci szpitali, no zaskutkowało tym lawinowym zadłużaniem się nie tylko szpitala w Turku, ale wszystkich szpitali powiatowych w Polsce. I wojewódzkich również. Natomiast dla mnie już jakby takim kompletnym zaskoczeniem była wypowiedź pana dyrektora Sobczaka odnośnie procedur jakichś nowych, ja nie znam takich procedur, o których pan dyrektor Sobczak mówił, pozyskiwania środków zewnętrznych w konkursach transparentnych, oficjalny, gdzie pracują komisje do tego powołane, gdzie ani marszałek, ani wicemarszałek, ani żaden członek zarządu, ani żaden starosta, ani nawet radny wojewódzki
nie mogą wpływać na decyzje tych komisji. Wskazanie, że jako starosta miałem sobie z panią doktor Majdą jako radną sejmiku jechać, nie wiem, do marszałka i powiedzieć mu: panie marszałku, proszę tam tutaj zmienić tę ocenę tej komisji, bo my byśmy te pieniądze chcieli dostać. Pewnie, że byśmy chcieli dostać, tylko że to ja jako starosta nie zarząd nie składaliśmy, tylko składał dyrektor szpitala w określonych warunkach konkursowych i czasami się ryzykowało w ten sposób, że no nie wpisywał się tak do końca w ten zapis szpital dany, dlatego część szpitali w ogóle nie złożyła tych wniosków. Nie tak jak było powiedziane, że tylko skończę. Tylko i dlatego po prostu było ryzyko podjęte. Faktycznie z powodów formalnych ten wniosek, który składał dyrektor szpitala i SPZ Turku, nie został przyjęty. Natomiast to takie rzeczy się dzieją i po prostu to ja na tym nie będę dalej się rozwodził. My musieliśmy wtedy rozpocząć i kontynuować najpierw przebudowę, a projekty dopiero pojawiały się później, więc proces inwestycyjny i tak już był w toku i musiał być realizowany. A nikt nie zaczekałby 2 lat, zanim się rozstrzygną konkursy i byśmy weszli w 2020, żeby rozpocząć przebudowę. W tym czasie szpital w Turku już byłby zamknięty. Więc dlatego pokazuje, że pewne efekty poprzedniej kadencji są kontynuowane w tej, są dobre rzeczy, ale są te trudniejsze, które również się nie udały. Natomiast ja uważam, że i tak wielkim sukcesem jest to, że się te pieniądze udało zainwestować. Nikt wcześniej tych pieniędzy nie zainwestował, nie podjął się tego. Tak dzisiaj też mówimy, że mamy wielki sukces, że zdrojki lewe dostały środki. Ja też uważam, że to jest duży sukces, że te zdrojki lewe mają te środki. Tylko nikt nie powie, że nikt wcześniej tej dokumentacji nie chciał zrobić na te zdrojki lewe i wykupów. Przecież było ileś tam władz w międzyczasie, również koledzy z Prawa i Sprawiedliwości również rządzili. Mieli nawet ponad 90% dostać dofinansowania tą dokumentację i nie podjęli się tego. To dopiero ja musiałem wziąć na swoje barki odpowiedzialność, wykonać dokumentację na tę ulicę Zdrojki Lewe, dokonać wykupów, zabez musieliśmy z panem przewodniczącym i radnymi znaleźć środki, żeby dokonać wykupów tych terenów pod tą inwestycję, co dopiero w dalszej możliwości dawało działania, podjęcia z wnioskowaniem do Funduszu Dróg Samorządowych. Ja nawet również na mój wniosek opóźniliśmy ten składanie wniosku do tego programu, że to nie było w 2018 ze względu na ceny, które w tamtym czasie było. Przecież wtedy było wycenione na 14-13 milionów ta inwestycja. Dzisiaj ona jest o połowę niższa, dlatego że podjęliśmy decyzję, żeby opóźnić, jak te ceny spadną właśnie na rynku ze względu na ten okres powyborczy. I prawdopodobnie było to właściwą decyzją, bo wiemy, że jest tam za połowę ceny ta droga będzie realizowana. I to chciałem państwu pokazać, że ten cały kontekst, to nie ma, że ktoś odciął swoją działalność w jednej kadencji i albo nie pamięta, które decyzje były podejmowane, a które nie. To jest całość procesu. I tutaj jak na początku mówiliśmy, że przygotowujemy na pokolenia, a nie na rok, na 2, na 4 lata. I to jeszcze na koniec pana. Chciałem a propos szpitala powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła instrument, coś co nazywaliśmy roboczo JOWISZ, czyli taka ocena szpitala, i w tej kwestii dotyczących ocen pewnych i możliwości działania były różnego rodzaju blokady, które powodowały, że nie można było pewnych rzeczy realizować. Mówimy tutaj, wojewoda decydował często o tym, czy ten dany szpital może dostać dofinansowanie, czy nie, dlatego że składało się wniosek do tak zwanego JOWISZ-a i tam otrzymywało się dodatkową ocenę, która uprawniała do złożenia wniosku. I wiem, i ja pamiętam chyba, że tam były jakieś różnego rodzaju z tym problemy. Także nie należy uciekać od odpowiedzialności za to, co się robiło. I to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość się może zrzucić odpowiedzialność na wszystkich. Działaliśmy w bardzo trudnej sytuacji. I to, co pan starosta powiedział. Konkursy są jasne, przejrzyste, jest ocena. Ta ocena jest przez niezależnych ekspertów robiona. Można się oczywiście od niej odwoływać, ale nikt nie będzie ingerował łącznie z panem marszałkiem. Taka jest prawda. I tylko dodam, że inną sytuacją było działanie, kiedy pan marszałek, wicemarszałkowie, członkowie zarządu, na wniosek między innymi pani radnej Anny Majda, podejmowali decyzję z wydzieleniem kwoty 15 milionów w ramach takiej koperty, tylko dedykowanej dla powiatu tureckiego, bo to była decyzja zarządu. Znaczy to była decyzja zarządu w trybie pozakonkursowym. A wszystkie tryby konkursowe mają swoje komisje, które o tym decydują. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Także tyle myślę na dzisiejszej konferencji. Chcieliśmy tematów poruszyć. Dziękujemy państwu bardzo za to spotkanie. Ja jeszcze raz zachęcam, żeby przede wszystkim iść na wybory, a jeżeli już pójdziemy, to głosować na kandydatów do Sejmu
na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, tutaj obecną właśnie panią dr Annę Majda i panią Barbarę Zielińską, a do Senatu kolegę tutaj Macieja Sytka, którego z całym tutaj sercem rekomendujemy i myślę, że będzie to kandydatura, która z sukcesem będzie również potem reprezentowała nas w Senacie. Także dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Życzę powodzenia. Ania? No pan starosta, niech to błogosławi. Tak jest.